Siemanko, dzisiaj będzie wymiana listwy wtryskowej. Waldek. Niektórzy ludzie piszą, że Walteki to gówno jest, że lepiej założyć coś innego, bla 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 bla. Ja tam zakładam to samo, bo to było tam założone. Powiem wam szczerze, że jak kupiłem samochód, to już trochę na tym gazie on jeździł. I łącznie z tego, co wynika z papierów, to zrobiłem na tej listwie 70 tysięcy kilometrów. No to moim zdaniem wynik, jak za listwę, która kosztuje 100 parę złotych, no to wynik jest bardzo dobry. Także nie ma się co oszukiwać. Wiem, że te... Może siądą szybciej, może trochę później, no ale... Nie będę oczekiwał cudów. Tutaj mam jakieś pierdoły, jakieś dysze, jakieś inne coś. To wszystko będę montował. Zaraz pokażę, bo już listwa od jakiegoś czasu sprawia kłopoty. Na zimnym nie przełącza. Tak jakby odcina gaz. O, teraz akurat zgasł samochód. Najgorzej jak jest rano, albo jak długo samochód stoi, wtedy one, ta listwa jakby nie podaje gazu i jest takie, no po prostu odcięcie, muszę wtedy parę razy na benzynę, na gaz, na benzynę, na gaz i po jakimś czasie dopiero załapię. Już kombinowałem z temperaturą, z nakładaniem paliw, ze wszystkim, nic to nie dawało, stwierdziłem, że listwa jest do wymiany. Ale po takim przebiegu to się chyba nie ma czego dziwić. Teraz wezmę trochę z gazem. O! Nawet z gazem nie chcę chodzić. I tak parę razy, aż w końcu ten. Dlatego lepiej go odpalić i jechać na benzynie. Wtedy w trakcie jazdy przerzucić. Wtedy może się uda jakoś. Ale nie ma co przeciągać. Czas się zabierać do roboty. Najpierw odkręcam pobudowę filtra powietrza. Będzie lepszy dostęp. Ta pamiętam, że kiedyś jak robiłem autokalibrację w programie, to wyskakiwało mi, żebym zmienił dysze na większe. Także dzisiaj zobaczę, czy te dysze, co były w zestawie, są trochę większe od tych, co tam są. A jak nie, to może będę wiercił, a może nie. Wiem, że jak podniosłem ciśnienie na reduktorze, to było ok. Chociaż w sumie tak było ustawione od początku tej instalacji. Widać, jakiś gazownik może i zrobił to byle jak, ale już tyle czasu jeździ. Odkręcam teraz listwę. Pamiętajcie, żeby zakręcić zawór przy butli. Trochę gazu zawsze ujdzie z tego węża. Listwa, ale już zajechana. Już nic na niej nie widać. No, swoje już przeszła. 1, 2, 3, 4. Są podpisane, także się nie pomylę. Odłączam wtyczki. Dobra. Wtyczki odłączone. Teraz odkręcę dysze i porównam je z tymi nowymi. O, listwa 2013. Może będzie widać. 2013
Maj. Czyli już ma. Minęło 5 lat od produkcji. Popuszczam opaski. W sumie tu się nic nie powinno pomylić, bo tutaj jest wszystko po kolei, 1, 2, 3, 4. Ale żeby nie pomylić, sobie pozaznaczam te wężyki, żeby później nie było jaj. 4, 3, 2, 1. Odkręcę teraz dyszę i zobaczę, jakie tam są. To jest stara dysza, to jest dysza nowa. Zdecydowanie są większe te stare dysze. Tutaj mam wiertło 2 mm. I te stare dysze mają coś około 2 mm, bo to wiertło tak jakoś tam wchodzi. Tak, to jest 2 mm. Dysza 2 mm. Te nowe dysze są mniejsze, mają 1,5. A będę zakładał z powrotem to jak było. Nie będę kombinował. Dobra, mam wiertło założone. No niby tam, niby 2,5. Na suwmiarce jest 2 i troszeczkę. Mam 4 nowe dysze. Rozwiercę je na 2 i troszeczkę, powiedzmy. Zobaczę wtedy, jak tam na autokalibracji będzie. Jeżeli będzie coś źle, jeżeli się okaże, że za mocno rozwierciłem te dysze, to założę te stare z tamtej listwy, bo na tamtych samochód śmigał. Jedna dysza rozwiercona. Wkręcam dyszę. Rozwiercone. Suwmiarką patrzyłem, jest 2 i troszeczkę. Nie ma 2,5. Jest tak w połowie między 2,5 a czymś tam. Dobra. Zobaczymy, co z tego będzie. Jeszcze można założyć stare dysze. Co kurde jest za gówno. Inny klucz. No. Tam była 13. A tutaj 12. Pokręcam dyszę. Podłączam wężyki w kolejności od 1 do 4. Podpinam tego pytona. Montuję listwę. To tu. A to tutaj. Dobra. Nie buja się, nie lata. Chociażby nie tak bardzo. Dobra, mamy laptopa. Mamy oprogramowanie. Kabelek podłączony. Kabelek podłączony i będziemy teraz przeprowadzać konfigurację, bo chodzi źle, gorzej niż wtedy, ale nie ma się co dziwić, bo dysze są większe teraz.
zaraz połączy i będziemy kombinować. Dobra, w końcu połączyło. Teraz przechodzimy do kalibracji. Bierzemy autokalibracja i zobaczymy, co się tutaj pokaże. Na pewno trzeba będzie zmniejszyć ciśnienie, bo teraz ciśnienie jest 1,56 bara. 1,58. A teraz dysze są większe, także ciśnienie pewnie spadnie do około 1 bar. To wtedy będzie dobrze. Jeżeli spadnie bardziej, no to będę musiał założyć tamte dysze z powrotem, te stare. My się tutaj pobawimy i zobaczymy się za chwilę. Odkręcam tu z powrotem, założę tamte dysze od tamtej starej listwy. No tutaj samochód nie chce wchodzić na obroty. Ciągle wyskakują błędy. Już próbowałem zmniejszyć ciśnienie na reduktorze i nic to nie daje. Założę tamte z powrotem te dysze, te stare i zobaczę, jak to wtedy będzie. Kalibracja zakończona pomyślnie. W końcu się udało. Mnożnik wyszedł jakoś 1,5. Ciśnienie ustawiłem na około 1 bara. Mam te dysze założone, te stare. Wtedy chodził na 1,5 bara, teraz znowu już jakieś błędy wyskakiwały, że mam zmniejszyć wtryskiwacze. No to zmniejszałem ciśnienie trochę, aż doszedłem do 1 bara. Też był błąd, ale jak przejechałem się kawałek, tak przydusiłem mu konkretnie, to jakoś się coś odwiesiło w tym, kurde. I teraz zakończyło kalibrację. Mapki się pozbierają w trakcie jazdy, ale samochód ładnie chodzi. Obroty są równe, nie gaśnie, nie tego. Zaraz zobaczę, jak się przerzuca. No w sumie teraz ciepło jest, to chyba nie powinno być problemu z tym. Zaraz zobaczymy. No, nawet nie było czuć, że się przerzucił. Bo na tamtej listwie to albo by zgasł, albo ten. Tak jeszcze tylko dodam, że jutro będzie dopiero test tej listwy. Zobaczę rano, czy się normalnie przełączy. Temperaturę przełączenia mam ustawioną na 30 stopni. Zobaczę, czy nie będzie jakiegoś szarpania, mulenia, no nie wiem, czego innego. Mam nadzieję, że nie. Dobra, jesteśmy w samochodzie. Już jakiś czas jeżdżę na gazie. Powiem Wam szczerze, że te oryginalne ustawienia są do dupy, jednym słowem, bo się wszystko poprzestawiało i nie było to za ciekawie. Ale dobrze, że miałem zapisany plik konfiguracyjny jakiś poprzedni. Także przywróciłem sobie tam niektóre ustawienia, bo no nie wszystkie. Wyłączyłem to opóźnienie załączenia emulatorów. Ustawiłem to na 0. Teraz ładnie się przełącza. Obroty automatycznego przełączenia ustawiłem na 500, bo jak było na 1200, to musiałem samochód przegazować, a po co? Tak się ładnie przełącza. Teraz zobaczycie. Odpalę go. Teraz samochód jest zimny. Odpalę go. I będzie chodził tak długo, aż się przełączy na gaz. Także zaraz zobaczycie, jak płynnie się przełącza. No trochę to potrwa. Nie wiem, czy czasami tego nie uciąć i pokazać dalszej części. Samochód jest całkowicie zimny. No to czekamy. Bez gazu, bez niczego, po prostu tak jak sobie chodzi, tak się przełączy automatycznie, bez żadnego szarpnięcia. Z takiego efektu jestem zadowolony, bo wcześniej to była masakra. Mnożnik ustawiłem na 1,2. Mapki jakoś się tam zgadzają. W sumie nie zwracam na to specjalnej, szczególnej uwagi. Tyle czasu jeździł już na
na tamtych ustawieniach tam było w ogóle całkowicie inaczej. Też nie było idealnie, a jakoś chodził. I już tyle tysięcy kilometrów przejechał. Co mu tam ma zaszkodzić? Temperaturę automatycznego przełączenia mam ustawione na 35 stopni. Rozgrzewanie wtrysków wyłączone. To może się sprawdza przy tym, jak listwa jest zabrudzona już trochę. Zawór się otworzył. Było cyknięcie takie. Za chwilkę się powinien przełączyć. O, się przełączył. No rezerwa gazu, no ale cóż. Trochę kilometrów jest zrobione. W sumie ta rezerwa to nigdy prawdy nie pokazuje. Ale jak widzicie, ładnie się przełączył, nawet nie było żadnego szarpnięcia. Dobra, także moim zdaniem robota wykonana, bardzo dobrze. W sumie z żadną sztuką tego pewnie dobrze nie robiłem, ale tym się akurat nie przejmuję. Ważny jest zamierzony efekt, także przełączanie jest ogarnięte. Jest teraz płynnie, bez jakichś tam szarpnięć i no takich jak wtedy było. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. A jak Ci się nie podobał, to też zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Na pewno będę wrzucał jeszcze inne jakieś filmy z jakichś napraw albo z czegoś. Zobaczymy, co życie przyniesie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!